Tomasza Danagla, portal Fight Sport. Tomek, powiedz, jak będzie wyglądała ta walka z Arturem Szpilką? To będzie, jesteście obaj defensywnymi zawodnikami, boksujecie mocno w defensywie. Twój boks jest oparty na lewą rękę, na lewej ręce. Powiedz, nie obawiasz się tego, że nie będzie tam takich ciężkich wymian, to czego oczekują kibice, że pójdziecie na całość od początku? Trafiasz, lecz cios gdzie jest miejsce. Mam być w ringu szybki i mam nadzieję, taki będę. Jeżeli będę szybki, zadam wiele ciosów. Potrafię zadawać 700 ciosów w walce, jak w walce z zapomnieniem nazwiska. Chambersem, 700 ciosów, więc jeżeli mówię, jestem w formie, jestem niebezpieczny i szybki, a szybki to znaczy bardzo dobry, więc mam nadzieję, że taki będę 8 listopada. W karierze miewałeś problem z leworęcznymi przeciwnikami. To jest duże utrudnienie dla ciebie? Wolałbyś jednak klasycznie walczącego zawodnika? To nie ma znaczenia, bo tutaj trener mój trenował i mistrz świata leworęcznych, praworęcznych, także już od kilku tygodni pracuję nad tym, by się przestawić mentalnie na Mańkuta, także nie będzie problemu. Dużo słów padło między wami, była taka troszeczkę zła krew, dzisiaj było wszystko w porządku na tej konferencji. Myślę, że już tak, to będzie tak do końca. Ale ja nigdy nie powiedziałem złego słowa, bo ja nie z tych. Ja wchodzę do ringu i pokazuję to, co potrafię robić w ringu najlepiej, tak? A co gadać, pomoże, czy kogoś tam popchnąć? Dżentelmeni wchodzą do ringu i walczą jak prawdziwi zawojownicy. I ja taki jestem. Obaj macie za sobą porażki w tych końcowych walkach w swojej karierze, i on, i ty. Myślisz, że to będzie miało znaczenie, że wyjdziecie już w pełni zmotywowani? Ja już po porażkach wchodziłem do ringu i zwyciężałem. Artur chyba nie walczy po ostatniej porażce. To się okaże, co mu zostało i jak odczuł tą porażkę, bo są piersiarze, którzy po porażce już nie mogą podnieść, także zobaczymy. Powiedz twój typ na tą walkę. Knockout, decyzja punktowa. Ja nigdy nie typ kontrowersyjny werdykt. Ja wygram, bo wierzę i widzę siebie, tak? Mam moje atuty, znam siebie i jeżeli będę zdrowy i szybki, to żadnych problemów wygram. Ufasz, że ten skład sędziowski nie wywinie jakiegoś numeru? Ja wierzę, o tego są adwokaci, oni na tym pracują. Mój adwokat Władek jeszcze mnie reprezentuje od lat. Nie takie walki robił i skład sędziowski dobierał, także będzie wszystko w porządku. Tomek, dziękujemy bardzo. Dla portalu Fight Sport Tomasz Adamek. Dziękuję, cześć.